Cześć dziewczyny, to Krzanowska Ubiara, czyli osobista stylistka. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami oraz pokazuję, jak odnaleźć swój styl. A bliżej Ela. Dziewczyny, otrzymałam od Was ostatnio wiele komentarzy z prośbą, aby pojawiły się filmiki dla osób dojrzałych. Od razu też na wstępie powiem, że cieszy mnie niezmiernie ten fakt, że są właśnie na moim kanale widzki dojrzałe, które dbają o swój wygląd. Ale zanim pojawią się wideo poradniki modowo-ubraniowe dla osób dojrzałych, to dziś chciałam się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami, takimi obserwacjami, jak nie dodawać sobie lat, by nie wyglądać jak własna babcia, własna mama, a nawet jak dzidzia piernik. Fajnie jest orientować się to, co jest modne, mieć w swojej szafie perełki, ale najważniejsze jest to robić świadomie i nie krzywdząc siebie. I dziś mam dla Was 10 takich moich punktów, które Wam pomogą zapobiec dodawania sobie lat. Jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, to zacznij mnie subskrybować, będziesz ze mną w ten sposób na bieżąco, co tydzień otrzymasz dawkę porad modowo-ubraniowych, wciśnij dzwoneczek, będzie mi niezmiernie miło. A teraz już zaczynamy. Na całość tego negatywnego, jak również pozytywnego wrażenia wpływają nie tylko fasony ubrań, ale przede wszystkim kolory i to, co się dzieje wokół twarzy, a nawet na twarzy, i od tego wyjdę, a następnie przejdę do tych fasonów ubrań, które Was tak kręcą. Najważniejsza, dominująca czerń. Największy mit: czerń wysmukla, czerń dodaje klasy, czerń jest dla wszystkich. Makijaż, kochane, to co często zauważam, to zbyt duża warstwa pudru, podkładu lub źle dobrany odcień do naszej cery. Robi się wtedy efekt maski, makijaż odcina się od twarzy, a nasze zmarszczki są jeszcze bardziej widoczne. A raczej takiego efektu nie chcemy. Kochana, jeśli nie masz wprawy w robieniu makijażu i robisz go od Wielkiego Święta, to lepiej w ogóle nie robić. Wystarczy, że błyszczący, świecący nos przypudrujesz pudrem sypkim, spierzchnięte usta nawilżysz i delikatnie podkręcisz sobie właśnie rzęsy tuszem. Jak już jestem przy rzęsach, to nie mogę nie wspomnieć o doczepianiu, doklejaniu rzęs, które czasami są przedobrzone. Ten efekt 3D sprawia, że zakrywa ten błysk w naszym oku. Warto również tutaj pamiętać, że jeśli mamy te delikatniejsze rzęsy i decydujemy się na zabieg doczepiania rzęs, to tak, żeby nie przytłoczył oka. I jeszcze jedna ważna sprawa, kwestia, to medycyna estetyczna. Wszystko jest dla ludzi i jeśli wiesz, że pomoże Ci to w jakiś sposób, to śmiało warto z tego korzystać, ale pamiętaj, żeby korzystać z fachowej pomocy specjalistów, którzy odejmą Tobie lat, a nie podkreślą Twój wiek, a nawet wręcz czasami dodadzą. Jakby makijaż, to nie sposób pominąć fryzurę. Kochane, nic tak nie dodaje lat jak właśnie nienaganne czy też nienadobne fryzury. I mam tu na myśli to, co można zauważyć w słynnym filmie Kogel Mogel, czyli lop, tapir i co tam było jeszcze? Lakier, tak, lakier. I pomimo, że od premiery tego filmu upłynęło już 30 lat, to nadal śmieszy, ale nie wyznacza trendów. Więc uważajmy na tego typu fryzury, które pomimo wszystko można często spotkać właśnie na ulicy. W wieku również dodadzą fryzury takie, które są na krótko ścięte, podwinięte do środka. To, co widzimy tutaj na zdjęciu, one również dodają lat, robią taki w cudzysłowie alachę na głowie. Pamiętajmy, że fryzurę dobieramy do kształtu twarzy. W wieku dojrzałym sprawdzą się włosy do ramion, które będą miękko, lekko opływały właśnie kształt twarzy. Również często sprawdza się fryzura w kształcie boba. Ona nadaje takiej dziewczęcości. Jak jest długość fryzura, to i kolor włosów. Tak jak na wstępie wspomniałam, zwracajcie uwagę na kolor czarny. On nie jest dla każdego i nie zawsze pokrywa siwiznę. Jeszcze jedna ważna rzecz na twarzy, na którą bym chciała zwrócić uwagę, to oprawki. Często zapominamy, jak jest to widoczny element i jak ciekawy, by podkreślić nasz styl. Okulary to jeden z pierwszych elementów, który definiuje, jaką jesteśmy kobietą, czy nowoczesną, modną,
a może z ubiegłego wieku. Trendy w oprawkach zmieniają się praktycznie co roku i warto postawić na neutralne, klasyczne, oczywiście dobrze dobrane do kształtu twarzy, które posłużą nam na 2-3 lata. Dziewczyny, przechodzimy do ubrań. Czas na ubrania i wydobycie tych, które dodają nam tych kilku lat. Moda lubi zataczać koło i powracać do nas cyklicznie co jakiś czas, ale nigdy już ona nie będzie w takiej samej formie jak sprzed kilku lat. Nie będzie już miała tej formy pierwotnej. Na przykład tkaniny. Inna była technologia wykorzystywana do produkcji bawełny 20 lat temu, a inna jest dziś technologia. Warto również zwrócić na rzeczy jednego sezonu, tak zwane hity. To po nich najłatwiej jest stwierdzić, jaką mamy na sobie stylizację, z jakiej, w cudzysłowie, epoki. Często właśnie klienci moi się śmieją ze mnie, że ja to wiem, z jakiego roku są ich ubrania, ale to tylko dlatego, że właśnie często w ich szafach goszczą hity. Warto mieć w swojej szafie więcej rzeczy takich klasycznych, ale współczesnych, takich nowoczesnych. One posłużą nam na dłużej. To, co dodaje lat, to styl retro. W tym stylu jedynie korzystnie wyglądają osoby młodsze, dziewczyny, o smukłej takiej sylwetce. Ale wiem, że kobiety starsze lubią się ubierać od stóp do głów i nie jest to dobrym pomysłem, ponieważ w ten sposób właśnie, no niestety, trochę będziemy wyglądać poważniej, starzej. Jedynie na co właśnie możemy sobie pozwolić, mając już więcej lat, to na jakiś jeden właśnie element w stylu retro. Może to być na przykład torebka w zestawieniu z jeansami, ale już o nowoczesnym kroju. W ten sposób zaciekawicie odbiorcy. Z jednej strony będziecie retro, z drugiej strony takie nowoczesne. Będzie to ciekawe dla oka. Nasza sylwetka z wiekiem zmienia kształt i również fasony już nie leżą tak dobrze jak 10 lat temu. I tutaj pierwszym przykładem będzie, takim grzeszkiem ubraniowym, będzie luźno wypuszczona bluzka na wierzch, zarówno na spodnie, czy też spódnicę. W ten sposób dodajemy raz, że sobie troszkę objętości, stajemy się optycznie ciężejsze, a zatracamy swoją kobiecość. I jeśli chcemy odjąć sobie te kilka lat, to warto włożyć ją do środka. Wiem, że Twoja sylwetka może nie pozwolić sobie na całkowite wkładanie, ponieważ nie jest to korzystne, jest gdzieś troszkę brzuszka, to wtedy warto pobawić się asymetrią. To również jest fajny taki zabieg, dodasz sobie luzu, tej nowoczesności, a wręcz takiego powiewu świeżości. Kolejnym przewinieniem również są bluzki, które mają gumkę w dolnym wykończeniu i robią taki balon. Jeśli ściągacz kończy się tuż pod brzuchem, to optycznie dodaje nam objętości, a wręcz stwarza takie efekty sztucznej ciąży. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale w każdym bądź razie dodaje nam objętości. I nie jest to fajne, warto się rozstać z tymi bluzkami, raz, że to dodaje nam objętości wieku i nie jest to już modne. Były to bluzki sprzed 5 lat, 10 nawet, wtedy w takich hitach się chodziło. I zastąpić te bluzki przede wszystkim prostymi bluzkami, które będą się układały miękko, opływały naszą sylwetkę. Przykładem może być tutaj bluzka kopertowa lub też o linii A. Częste zestawy typu żakiet Chanel i ołówkowa spódnica to kolejny właśnie taki element garderoby, który znajdziemy w dojrzałej szafie i on również dodaje nam wieku. Oczywiście nie mam nic do tych ubrań, sama uwielbiam styl Chanel, ale od stóp do głów to już tak niekoniecznie żakiecik i spódnica ołówkowa. Warto je rozparować i nosić solo, na przykład żakiet pudełkowy fajnie będzie wyglądał już z joggersami, czy też ze spodniami mom jeans, wtedy będziesz wyglądała nowocześnie, świeżo. Wieku dodają również spodnie z za długą nogawką. I nie mam tutaj na myśli spodni właśnie te, które są obecnie w sklepach, tylko takie, które po prostu z natury są za długie, układają się twardo na nodze, łamą się i to nie wygląda fajnie po prostu. Dodaje ciężkości nodze.
warto te spodnie albo skrócić, obciąć, lub też zamienić na spodnie do kostki, na przykład cygaretki. W ten sposób dodasz lekkości sylwetce, również odmłodzisz swoją sylwetkę, stylizację, wpuścisz powietrze trochę, będzie wszystko fajnie wyglądało. Na liście również znajdują się rajstopy, które mocno odcinają się od koloru skóry. Często mają kolor taki kakao, czy też taki żółtawy. I to właśnie częsty przypadek u osób w dojrzałym wieku. Się śmieję, że moja mama w czasie stanu wojennego takie rajstopy posiadała i chyba niektórym jeszcze zostały, ale tamten etap już, ten czas wojenny, stan wojenny dawno się skończył. Dobrze, do brzegu, do meritum. Kochane, rajstopy dobieramy do koloru skóry, czyli o jak najbardziej zbliżonym kolorze najlepiej sprawdzą się cieliste. Są różne jakieś takie wizjone, beige. Nie warto w to się bawić, to będzie bardziej uznawane za wpadkę taką ubraniową, modową. Także dziewczyny, cieliste. Idąc dalej, workowate sukienki to również taki grzeszek wśród dojrzałych kobiet. Te sukienki również nie dodają ani atrakcyjności, ani takiej lekkości twojej sylwetce. One, co tu mówić, ukrywają wszystkie piękne kształty sylwetki kobiecej i warto zastąpić je sukienkami o linii A, czy też kopertowe, lub po prostu proste, blisko opływające sylwetkę. Sukienki takie workowate były modne 5-10 lat temu, także z nimi też już warto się rozstać, bo one dodadzą tobie lat. I przechodząc dalej. W dojrzałym wieku, pomimo zgrabnej sylwetki i fajnych nóg, w czasie lata sięgamy po krótkie spodenki, takie, które przykrywają tutaj tylko zaraz pośladki. I to również wbrew pozorom dodaje nam lat, ponieważ nasze ciało nie jest już tak jędrne jak 20 lat temu, nie jest takie sprężyste i właśnie w ten sposób pokazujemy to, ile mamy lat. I warto zastąpić te krótkie spodenki na przykład dłuższymi shortami, czy też bermudami. W ten sposób będziemy wyglądały bardziej stylowo, modnie, a wręcz odejmiemy sobie ten wiek. Kilka lat temu jeden z moich przyjaciół zapytał mnie się, czy wiesz, jak rozpoznać stan ducha kobiety? I ja taka zdumiona, zaskoczona powiedziałam: po oczach. Odpowiedź okazała się moja błędna, bo powiedział, że po butach. Dziewczyny w takim układzie robimy czystkę w szafie, wszelkie jakieś rozciapciane, porysowane, takie rozchodzone buty, takie na koturnie, które dodają ciężkości, mówimy, a żegnamy się z nim, bo jak widać, panowie zwracają na to uwagę. A tak na poważnie to nie potrzebujemy właśnie szafy pełnych butów, których nie robią dobrze na nasz stan ducha. Wystarczą jedne, na przykład takie snakersy klasyczne, białe, których raz, że będziemy wyglądały współcześnie, dwa, a też czuły się w nich przede wszystkim wygodnie. Drogie panie, to były wszystkie moje spostrzeżenia. Dajcie znać w komentarzu, co wy byście dorzuciły do tej listy. Jestem ciekawa bardzo, z przyjemnością poczytam. Oczywiście, spodobał wam się ten odcinek, polubcie go. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zacznij, wciśnij dzwoneczek, będziesz ze mną w ten sposób, ze mną na bieżąco i co? Do zobaczenia!